Ten film pokazuje krok po kroku, jak skonfigurować aplikację Sztyl na smartfonie, a także jak zamontować Sztyl Smart Connector na Twoim urządzeniu. Do zainstalowania Smart Connectora potrzebny jest smartfon lub tablet z systemem operacyjnym Android lub iOS, aplikacja Sztyl oraz w razie potrzeby narzędzie montażowe. Upewnij się, że masz aktywne połączenie z internetem oraz że Twój smartfon lub tablet obsługuje łączność Bluetooth i usługi lokalizacji GPS. Otwórz App Store i wyszukaj aplikację według nazwy Sztyl. Zainstaluj aplikację Sztyl. Uruchom aplikację Sztyl i wybierz opcję Mój Sztyl. Klikając pomarańczowy przycisk, przejdziesz do logowania w systemie Sztyl Connected. Przewiń ekran niżej i wybierz przycisk Rejestracja. Wypełnij formularz i wyślij wniosek o rejestrację. Po chwili otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym, który jest ważny przez 2 dni. Teraz ustal swoje hasło. Twoje hasło musi zawierać przynajmniej minimum 8 znaków. Jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę. Następnie aktywuj swoje konto. Używając tych samych danych użytkownika, możesz zalogować się również do internetowego portalu Sztyl Connect Pro. Kliknij ikonę plus w aplikacji i wybierz opcję Dodaj produkt. Nowe produkty możesz dodawać na 3 sposoby. Poprzez zeskanowanie kodu kreskowego lub kodu QR na produkcie Sztyl, poprzez wyszukanie nazwy produktu w katalogu Sztyl, poprzez ręczne utworzenie produktu. W systemie możesz również ręcznie założyć produkty innych producentów. Zeskanuj kod kreskowy i w razie potrzeby wprowadź 9-cyfrowy numer seryjny. W instrukcji obsługi swojego produktu Sztyl jest informacja, gdzie możesz znaleźć numer seryjny. W przypadku produktów już używanych możesz ustawić ich dotychczasowy czas pracy ręcznie. Teraz Twój produkt pojawi się w przeglądzie produktów. Wybierz swój produkt, następnie kliknij konektor, a potem dodaj Smart Connector. Używając dostarczonego narzędzia montażowego, otwórz urządzenie Smart Connector. Wyjmij baterię i zdejmij folię izolacyjną. W aplikacji kliknij przycisk Dalej i zeskanuj kod urządzenia Smart Connector. Po włożeniu baterii dioda LED świeci na zielono. Teraz zamknij pokrywkę. Jeżeli posiadasz produkt, który nie znajduje się na liście dedykowanych urządzeń lub produkt innej marki, przykręć, przyklej lub zamocuj urządzenie Smart Connector opaskami kablowymi w pobliżu świecy zapłonowej, silnika elektrycznego lub innego pola elektromagnetycznego. Twoje urządzenie Smart Connector jest teraz gotowe do pracy i rejestruje dane eksploatacyjne Twojego produktu.